Jak ocenić stan baterii trakcyjnej? Ocena baterii trakcyjnych polega przede wszystkim na sprawdzeniu, czy obudowa akumulatora nie jest uszkodzona, czy nie widać śladów wycieków, nalotu elektrolitu, czy też korozji. Jeżeli podest jest wyposażony w akumulatory z elektrolitem ciekłym, należy sprawdzić poziom tego elektrolitu w każdej celi, w razie potrzeby dolać wody destylowanej. Ważne, aby sprawdzić stan przewodów, dobrze jest upewnić się, czy bateria jest umieszczona poprawnie, czy jest zabezpieczona przed samoczynnym przesuwaniem. No i bardzo ważne, czy szuflady z akumulatorami nie otwierają się samoczynnie. Po uruchomieniu urządzenia należy skontrolować stan naładowania baterii.